Dobra. Pokojowej akcji. Dobroczynnej. Tam. Oferujemy wam zakładnika. No. Ale to zadanie, które jest w polu, pod naszym obozem. Zadanie, a zadanie to jest? Co? Musisz znaleźć jeden przedmiot, który zgubiliśmy. O, jeden przedmiot mamy znaleźć. Tak. O! Ja myślę, dalsze instrukcje będą dopiero tam. Za ile nam go sprzedacie? Za zadanie, które zrobiliśmy. Za zadanie. A jakie? To? Zielony to jest zakładnik, którego nam podkazą. Jeżeli znajdziemy przedmiot, związany z pogrzebem. Bo jest pod... Kurwa, ja mam coś w ręku. To jest sauna solution. Nie, nie chodzi o saunę, mam otwarte, biodra chyba. Co jest święte, co tu się dzieje? Zieloni? Witajcie w ostatniej części z wyjazdu do Bydgoszczy na wydarzenie Wirus Marek. Jak słyszeliście, frakcja łowców zaoferowała nam zakładnika za zadanie. Niestety, każdy mógł się domyślić, że zostaniemy zwiedzeni oraz wyeliminowani w plecy. Nie, wiesz, coś się z tego zmontuje, nie? Tak dużo. No, coś się z tego zmontuje. Później będzie 50 minut, nie? Dasz, jak się zrobi dobre 5 minut. Jakąś dobrą osobę. Wiesz, jakiś komentarz dorzucę, pewnie teraz jak rozmawiamy też to będę wrzucał. Powiem ci tak, to jest pierwsze takie wydarzenie, gdzie przyjechałem, nagrywam typowo, że chodzę z konkretną ekipą, nie? I tylko z nimi. I nie wiem jak to wyjdzie, eksperymentuję. Ogólnie plan jest taki, że nie idziemy po żadne zadanie. Idziemy z czerwonym. Albo oni nam znowu. Bo wyszliśmy i nas zdradzili. Sandra teraz robi zadanie odnośnie wędrowcy mają wesele. Okay. Poszło tam z częścią waszej grupy. Więc tam sobie. Dobra, to idziemy na pierwszy czerwony. Tak jak słyszeliście, idziemy na czerwonych, ale przy okazji zahaczyliśmy o namiot, gdzie dowiedzieliśmy się, co mniej więcej dzieje się na polu gry. A przy okazji wypatrzyliśmy dwóch zielonych wędrowców, czających się nieopodal. Ale nie wal z tego, Jędrzej, zespo nie wal. Sofa, nie? No, wypadek przy pracy. No i taki zajebaliśmy, więc... No, tak się śmiesznie zagrała. Ona tak ma, to jest... Nie wiem. Ale fajnie wieje. Tak. Jędrzej, ty chcesz się stąd gdzieś rusza. Fajnie, że jak robisz coś, to jest rzucę sprężyny. Parę minut akcji i dwóch trafionych wędrowców później dowiedzieliśmy się, że korzystamy z częstotliwości, z której korzystają zieloni. I tu małe wyjaśnienie. Ponieważ w poznańskim środowisku korzystamy z tonów CTCSS, które teoretycznie dzielą jeden kanał łączności, na przykład PMR1, na wiele innych poprzez ignorowanie reszty transmisji, to zieloni słyszeli naszą wewnętrzną komunikację, ale my za to nie byliśmy w stanie usłyszeć ich rozmów. Dzięki czemu oni mieli w prezencie taką małą przewagę.
obecnie kierujemy się w stronę cmentarza, gdzie trafiliśmy na naszych kolegów z Kawi. Aha, Maga się, Mag się zna. Powiecie, nas już raz zdradzili, nie? Jeszcze raz? No, czerwoni. Więc poznański pakt o nieagresji, nie? Właśnie w tej kwestii chcę z Sandrą pogadać, bo już przekazałem jej informację. No. Jest pewien plan. O tyle na razie my wiemy. Nasz dowódca chciał nas poświęcić, świnia jebana, po to, żeby, nie wiem, zyskać czas, cokolwiek. I z czerwonymi? Chciał z czerwonymi zawrzeć pakt, a czerwoni mieli nam pomóc was wybijać. I tak. To w momencie, jakbyśmy byli wszyscy razem na jakimś tam zebraniu czy coś. Okej. Okay. Nie ma nikogo? Wraz na razkę? Z tym, co pan na razkę paru, do na razkę paru. Czerwoni byli u nas w obozie niedawno i... Widzieliśmy, że tak u nas. Widzieliśmy, jak będziecie. Ej, to chcecie teraz żółte opaski? No generalnie trzy razie ich jest czysto. Było. Przechodziliśmy niedaleko. Jeszcze górką. Byli przed chwilą. Praktycznie przez ale oni wychodzili wcześniej, zanim my wyszliśmy z naszego obozu, oni wyszli wcześniej w kierunku waszych części, waszego pola tego, nie? No i tu wszystko i nie widzimy nikogo. Widzieliśmy tylko was. 7 czy 8 osób. No bo oni wyszli w teren. Bo widać dużo wcześniej. Oni wyszli w teren, tylko nie wiem, w którą stronę dokładnie poszli. Bo ogólnie mieliśmy iść z nimi, pod ich dowództwem, ale my spierdoliliśmy. No. Poszliśmy po prostu w drugą stronę, o tak to nazwę. Ale to jest nadal historia w ramach poznańskiego paktu o nieagresji, tak? Myślę, że tak. Tak to nazwijmy. Czerwoną połotę trzeba jebać, bo nas gadzimy. No. Raz się tu, raz mordem, czerwoną. Dobra. Chcecie żółte opaski? Mam jeszcze sobie te tajwanoganowe. Kurwa. Dobra. Bierzemy. Jak się bawić, to się bawić. A co tam, larpowo, nie? Zdrajcy też muszą być. Witamy w armii od rodzenia. A? Urodziliśmy dwie nowe osoby właśnie. Musimy to jakoś larpowo rozegrać, nie? No. Trzeba się najebać. Tam jakoś się w filmie wytłumaczy Jędrzej. Ja myślałem, że... No. Jędrzej, wiesz, że kino kupi wszystko, nie? To skleisz jakiś filmik, tam potem nakręcimy po latwie nakręcimy. Taki będzie przerywnik, jak rodzi, kurwa, z małego stycznia. I to pasmo. Musiałbym brodę zgodzić. Do tego spotkania i rozjebać tutaj za nim. No właśnie wracamy, to są trzy śluby. No, minęło. I po ślubie miało być właśnie jakieś spotkanie zielonych. O 17 słyszałem, że coś na cmentarzu o 17, ale nie wiem, nie wiem co. Ej, no to cmentarz jest przecież tu. 35 minut do tego wydarzenia. To możemy się tam. No tam jest korpus. Ej, no to można się obsadzić, można się cofnąć mniej więcej tam i ten. I poczekać. Który wy macie kanał z tym na Green Zone? Mamy teraz drugi. Ale możemy zrobić jakiś wspólny. Green Zone drugi. Na drugi weszli, tak? Bo my wam nadawaliśmy. My dawaliśmy zielonym cały czas na jedynce przez przypadek. Słuchaj, na początku gry ja wam nadawałem, że macie się wycofać na miejsce, gdzie zaczynaliśmy grę. To byłeś ty? Tak. Ale. Dobra, mamy się wycofać, to jest. Ja jednak byłem tam na końcu i tam nie ma tam nic nakrętnie. Nie wycofaliśmy, to działało. Chuj nic w ogóle. Po przejściu Kawi na naszą stronę oraz uzgodnieniu planu działania, który obejmował najpierw utrzymanie terenu, a następnie przejęcie zasobnika i zaniesienie go na respa, przystąpiliśmy do działania. Niestety, mimo informowania też reszty, że nie potrzebujemy tutaj pomocy, nagle mieliśmy dosyć sporo żółtych graczy i powstał totalny chaos. Po przejęciu zasobnika większość chciała iść prosto do namiotu, gdzie niestety czekali na nas przeciwnicy. Ale udało się na szczęście skoordynować atak, gdzie mentor wraz z Byszkiem przy minimalnym wsparciu zamknęli łowców w ich respie. Natomiast Wilku i Styczeń z Kawi razem z małą grupką żółtych przetrzebili przeciwników od lewej, dzięki czemu udało się dojść do namiotu. Pojawiła nam się część rakiety do odbicia, ale niestety zieloni zajęli nasz namiot. Więc póki co czyścimy. Całodzienne nagrywanie wyczerpało moje GoPro, które zaczęło sypać błędami, wyłączać się i ogólnie było przegrzane. Dlatego też z ostatnich akcji mam znacznie mniej materiału niż bym się sam spodziewał.
Tak. Za co mogę was tylko przeprosić i mieć nadzieję, że rozwiążę wkrótce ten problem. Dobra. A jak wasze opinie? Czy ja, jeśli druga runda tego, drugi etap będzie w tym samym miejscu, to nie przyjeżdżam na pewno, bo mi się to nie podoba. A mi się to podoba. Mówię, że co, ciężki teren, nie? Nie jest nudno tutaj. Mi się las podoba, bo taki, że z daleka coś widać. A mi tu się nudzi po prostu. Zbyszek? Opinia? Okej, okay, fajnie, tylko za dużo górek. Ale ogólnie sama organizacja trochę... Do poprawy lekko, nie? Trochę chaotyczna. No. Słuchajcie, mi się ogólnie podobało. Ale podobało mi się, tak. Nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba. Teren mi się akurat podoba, ze względu na to, że nie ma za dużych chaszczy i że z daleka coś tam widać, a jednak te drzewa są dosyć gęste. Prawda, to tutaj proste. Granie na zasięgi, nie? No, na zasięgi trzeba grać. Znaczy dla mnie to jest nudne, bo zawsze strzelasz tak samo, nie? Dlatego nic się nie dzieje. Się podoba, nie? Dlatego mi się bardzo podobało, jak na przykład podchodziliśmy pod górkę, jak ty tu w gości, nie? Ja byłem w siódmym niebie. To była dla mnie akcja gry, nie? Bo wy ostrzeliwaliście, ja skróciłem i to było zajebiste. Ja to lubię robić, nie? No, ogólnie... jak tylko stoisz i robisz plum, 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 to ja tak, to mi się to nudzi. Bardzo fajnie robiliście ze Zbyszkiem to podejście, nie? Że zamiast tam zostawić mi tą gadaninę z nimi, ja ich już przekonałem, to wyrobiliście swoje. No. Nie, to było spoko, bo skupiliście się w zasadzie na zadaniu. Tak, no bo my tak gramy, no, zawsze, lubimy się skupiać na zadaniu. Święty, a ty? Zadanie tu, to jest zadanie. Co powiesz? Są klapki na oczy. Tak. Za długo, przekombinowane, chujowe, nie chcę więc. O, prawie mi się podobało, bo tak mogliśmy robić co chcemy. Tutaj se... Nie, to było akurat fajne, że było... Tu jesteśmy oszukani przez czerwonych, tam prosiliśmy ich napierdalać. Gdzieś kawy zwerbowaliśmy, takie... Ale ja trochę liczyłem na to, że jednak będzie lepsze dowodzenie. Misje poboczne. Chyba dowodzenie najbardziej kulało, nie? Bo zrobili trochę ten błąd, co my na naszej. My że postawili wszystko na komunikację radiową. Tak. I gdyby nie ty, to my byśmy chodzili jak kurczaki bez głowy. Bo ty byłeś naszym radiowcem. No. Kurwa, kałdur mi trafiłeś. Ale też mi się wydaje, brakowało takich... Bo to też jest ciężko zrobić, jeżeli masz małą ekipę. Brakuje takich dowódców polowych, ludzi, tak, którzy wiedzą... Nawet zwerbować ich wtedy z lokalnego środowiska na zasadzie, ej, nie wiem, będziecie lokalnymi, będziecie dowódcami, będziecie mieć swoje oddziały, wy dowodzicie, a nie jacyś ludzie, którzy po prostu nie będą znać do końca... Problem jest taki, że no dobra, my to jesteśmy jakoś tam zgrani. A jak się zbierze kilka... Tu kolega nie. Tam mi ładnie grał. Tak. Ale zobacz, jak jest gościu, który... No w zasadzie na przykładzie, który teraz zrobiliśmy. Zebrało się kilka w zasadzie zespołów, tak? Bo była wasza czwórka, był Maciej, była ta dwójka młodych, była dwójka z Kawi, nagle był pewien chaos. Tak, wiesz, bo my jakoś graliśmy ze sobą. Tak, w sensie, no dobra, no powiedzmy Kawia, wy, owszem, Maciej też jakoś się zgrał, co jak najbardziej na plus. Ale wiesz, ale zgrać mimo wszystko, bo wiesz, każdy by się i tak po swojemu rozstawił nagle, nie? No właśnie, wyrazem... Nie ma tego, że róbcie to robią. Brakowało takiego lokalnego dowódcy, nie? Takiego dowódcy oddziału. Mam w samochodzie aspirynę. Po co? Aspirynę głowa, bo się przegrzałem trochę. Muszę zdjąć kurwa tą opaskę, jebam. To co do właśnie mentor ty wspomniałeś, że brakuje takiej struktury dowodzenia? Tak. Brakuje dowódcy oddziałów po prostu, bo jest generał i rzuca nam zadania dla całej drużyny, ale po chuj wszyscy mamy tam się cisnąć. I nagle reszta zostaje i nie wie co robić, nie ma co robić, nie? No bo trzeba było zbierać te części. Jak miałeś skafander, no dwa skafandry były, poszli zbierać części, no to na chuj tam się mają wszyscy pchać, nie? Reszta mogła kolejne zadania robić, nie? Dokładnie. Ale manto! I powiem wam, że pod kątem zadań to Kraken zagięło to w chuj. Bo tam zadania były mega fajne i mega zróżnicowane. Tylko przynieś mi 5 skrzynek, przynieś mi 2 zrzuty. Weź, nie wiem, idź coś tam takie zrobić. Proste, wiesz. Fajne, a tutaj było takie wymyślenie. To znaczy, no bo problem polega na tym, że jeżeli jest zadanie takie, że na przykład ktoś musi coś przynieść, żeby dopiero można było zabrać, to jeśli nie masz u siebie w drużynie takiej osoby, z którą masz kontakt, która ma ten przedmiot,
który pozwala odebrać, to wtedy jak się masz skomunikować z wiarą, która nawet nie jesteś na radiu i nie wiesz, gdzie oni są. Więc my musimy bardziej, jak będziemy na następny raz coś takiego robić, to musimy się bardziej tak zadaniowo... Tu musi być jednak trochę przemyślane. Inaczej, organizator nie może grać. To co Biti powtarza, że on jak organizuje, to nie gra, bo nie da się tego połączyć, nie? No, więc to jest tak jak mówię, tutaj, i wtedy w własnym gronie wykonywać te zadania. No, generalnie to, że przyjechaliśmy razem i trzymaliśmy się razem, to uratowało nam tę strzelankę, nie? Gdybym miał przyjechać sam, to bym chyba pojechał po godzinie. Nie, fajnie się grało razem. To bardzo sympatycznie, no. Ale w ogóle jestem chwilę zaskoczony, że cały czas się trzymaliśmy razem. Przeważnie to jest tak, że dostania się wpływa, nie widzisz się. Nie, a dalej było robione zadanie. Ale myśmy się naprawdę bardzo mocno starali, żeby nie ginąć. No ja w sumie zginąłem tylko 2 razy. Ja raz chyba. Potem poszedłem po amunicję. Drugi raz od tych, od czerwonych. A, no bo zemsta, ale to... Dobra, powiedzmy, że zemsta się nie liczy. To nie było w uczciwej walce. No. To powiedzmy sobie szczerze. To się nie liczy. Stalinowskie metody. Ej, w sumie ja też nie mogę narzekać, bo w zasadzie dostałem tylko raz... Mimo żółtej kamizelki. No, mimo żółtej tej. Ale dostałem raz gdzieś, chyba jak mentor, wy tam leżeliście na górze, ja poszedłem tam na dół, to wtedy coś dostałem i teraz jak z Jędrzejem wychodziłem, to dostałem w rękę. Jedną kulką mnie dostrzelił. Idę zobaczyć, ustawić tą radkę, kurwa, na koniec. Ogólnie udało nam się wygrać, zdobyć całą rakietę. Teraz pozbierajcie. Wypał. No nie we mnie. Popsuj! To teraz zbieramy. Miał dwie kulki, jedną z góry. Tak jak widzicie, finalnie udało nam się wygrać. To był odcinek z Bydgoszczy z grupą Chaos Squad Airsoft. W planach jest więcej takich gier. Zobaczymy, jak słyszeliście, przyjmują mnie do oddziału. Zobaczymy, jak to wygląda. No. W planach jest więcej takich gier, jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, na jakich wydarzeniach będę pisał. Możliwe, że będziemy wtedy zbierać większą ekipę na takie wyjazdy, żeby było nas więcej. Śledźcie fanpage'a, bo wtedy pojawiają się relacje, ja będę wrzucał wtedy informacje, że na takie wydarzenie się wybieram, mniej więcej kto jedzie. Na Facebook też rzucam na żywo, jak jadę na takie wydarzenia, mniej więcej jakieś szybkie wrzutki z wydarzeń. Dlatego zachęcam was do polubienia mojego fanpage'a, do subskrybowania kanału, przecież musicie gdzieś oglądać te filmy, do lajkowania, komentowania, powiedzcie, czy wam się film podobał, co mogę zmienić, co mogę poprawić. No i trzymajcie się, cześć.